Trójki Muzyk. No i chyba nie zawsze nam się udaje dotrzymać niespodzianki, się zazwyczaj wygadamy, ale tym razem się udało, dlatego że powiedzieliśmy, że spotkamy się z kolejną. Nie, mówiliśmy, że Basia Boyd będzie naszym gościem. To ja mam sklerozę. No, ale... Ktoś to usłyszał w radiu, więc na pewno kiedyś mówiliście. I jest już naszym gościem, w każdym razie Basia Boyd, witamy cię serdecznie. Cześć, witajcie. Od stycznia będziesz jedną z pięciu prowadzących pasmo Dobre Granie Ekstra, no i ciekawi mnie... To jest pytanie, które zadajemy zawsze na początek tym prowadzącym, no ale jest interesujące według mnie, jakie będzie twoje podejście? Czy to będzie muzyka z kręgu autorskiego, piosenki autorskiej, którym się zajmujesz, czy jednak chcesz czasami zaskoczyć, wyjść poza swoją niszę? Ja bardzo jestem ciekawa, jak w ogóle wypadnie ten, który stworzyli pomysłodawcy tego programu, ponieważ cała piątka dziewczyn, które będą współtworzyć tą audycję, jest dosyć charakterystyczna. Każda gdzieś tam właśnie ma swoją muzyczną osobowość i bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie. To, co na pewno będzie się pojawiać, to taka perspektywa twórcy, tak, to jest moje uzależnienie, patrzenie na muzykę z punktu widzenia twórcy, ale niekoniecznie będzie to czym się sama zajmuję muzycznie. Na pewno będę starała się trochę muzycznie przedstawić, ale wydaje mi się, że to jest coś, co może zaskoczyć. To znaczy, perspektywa twórcy to niekoniecznie musi być poezja śpiewana. Są autorzy, którzy wykonują dużo bardziej eksperymentalną piosenkę niż poezja śpiewana, a jednak są jej kompletnymi autorami, więc gdzieś tutaj takie wgłębianie się w to, skąd się te utwory wzięły, jak powstały. Na pewno ten kierunek, tak. Ale też masz zamiar jakby w swojej audycji przedstawiać, jeszcze zanim zadam swoje pytanie, to chciałem dodać, że jesteśmy w tym momencie streamowani, można obserwować ciebie i nas w tym momencie w internecie, na Facebooku, ale jestem ciekaw, czy będziesz chciała w swojej audycji również zahaczać o gatunki, za którymi za bardzo nie przepadasz, czy jednak skupisz się na tym, żeby to było właśnie autorskie, czyli żeby słuchacze usłyszeli też to, co ciebie interesuje? Myślę, że na pewno będę starała się wychodzić poza swoje podstawowe zainteresowania muzyczne, ale tak jak już mówiłam, one nie są takie wąskie, tak wąskie, jak to, czym sama zajmuję się twórczo. Więc na pewno tutaj troszeczkę pokombinujemy. No bo muzyków chyba denerwuje takie klasyfikowanie ich bardzo, muzyki, prawda? Bardzo. Ja nawet uważam, no jest bardzo wiele osób, które moją działalność muzyczną, która też już jest troszeczkę inna niż to, co na przykład jest w playliście Radia Opole, czyli płyta, która powstała ponad 4 lata temu, to jest naprawdę strasznie dużo dla osoby, która tworzy i komponuje. 4 lata to jest ogromny postęp taki mentalny człowieka, więc to, co się po 4 latach zaczyna tworzyć, jest naprawdę zupełnie inne. I już to jest, już tutaj jest zmiana. A jeśli chodzi o moje zainteresowania muzyczne, no to już zupełnie. Zresztą wspomniałaś o płycie, która powstała te prawie 4 lata temu, płyta Świat Dobrze Wyjaśniony, i ona też nie była w żadnym wypadku taką typową płytą, która może kojarzyć się z nurtem, nie wiem, piosenki z liściem na głowie. Starałaś się, żeby mimo tego, że trzon jest właśnie literacki, autorski, że gdzieś zakrawa to na poezję śpiewaną, ale starałaś się, żeby ta płyta była muzycznie zróżnicowana, żeby były wpływy różnych gatunków, troszeczkę jazzu, trochę folku, jakieś bossanowy. Na pewno to nie było jakieś takie homorodne, jeżeli chodzi o strukturę muzyczną. Ja myślę, że teraz jeszcze idziemy twórczo w dużo mocniejszą stronę. Jest w tym, co tworzymy razem z moim zespołem, dużo więcej tego kopa, tupnięcia nogą, powiedziałabym tak. W tamtej muzyce było trochę takie, nawet w tekstach, trochę takie poddawanie się rzeczywistości i sytuacji wokoło. Teraz jest to dużo bardziej buntownicza piosenka, mimo że nadal z kręgu poezji śpiewanej. I trochę takiej buntowniczej muzyki też na pewno pojawi się w środowej audycji, bo jak się okazuje, jestem środówką. Tak, w środę, od stycznia w każdą środę Dobre Granie Ekstra na antenie Radio Opole. W środę właśnie Basia Boyd, a teraz mamy okazję posłuchać Basi Boyd z utworem Na bardzo odległej stacji.
ze wspomnianej wcześniej płyty Świat dobrze wyjaśniony. Basia Boyd cały czas w naszym studiu. Przypominamy, że od stycznia będzie prowadzić taką audycję Dobre Granie Ekstra, która rozpoczynać się będzie zaraz po godzinie 18. No i doszło do bardzo ciekawej sytuacji przed chwilą, gdy byliśmy poza anteną, bo ty nawet poprosiłaś: słuchajcie panowie, nie grajcie na razie moich utworów, tylko zaprezentujmy coś innego, coś co ja będę chciała na pewno przedstawić w swojej audycji. I poprosiłaś o Krzysztofa Zalewskiego z utworem Luka, to z albumu Złoto, wydanego w 2016 roku. Właśnie, po pierwsze, ciekawa sytuacja, a po drugie, dlaczego Krzysztof Zalewski z Luką? Ponieważ Krzysztof Zalewski jest dla mnie takim twórcą przez duże T, to po pierwsze. Podjął, jest fantastycznym instrumentalistą i tekściarzem, kompozytorem, ale do tej pory występował z zespołem. Tutaj podjął w ogóle absolutny eksperyment w postaci nagrania przynajmniej części utworów na pewno na tej płycie samemu, całkowicie od podstaw. On gra na perkusji, on gra na gitarze, on gra, tworzył każdą ścieżkę do tej piosenki. Krzysztof Zalewski, no to jest dla mnie coś takiego niezwykłego, mega, z niesamowitą energią. On w ogóle zarówno komponuje, jak i wykonuje swoje utwory w taki sposób, że po prostu widać w tym tyle emocji, to jest takie prawdziwe. Po prostu tam nie ma popeliny, nie ma oszustwa w tym, co robi muzycznie Krzysztof Zalewski. I dlatego mnie fascynuje, ale też właśnie jest w tym dużo takiej energii, takich prawdziwych emocji. No, to jest kierunek, który lubię. Zresztą mam wrażenie, że między innymi pokazuje to Romek Szczepanek na Opole Songwriters Festival, że to, co my uważamy aktualnie za piosenkę autorską, jest bardzo trudne do zdefiniowania, bo tak naprawdę chodzi o jakąś tam więź twórcy z jego muzyką, z jego sztuką, z tym, że wykonuje ją, że jest blisko swojej piosenki, ale to jest bardzo rozległy gdzieś tam gatunkowo termin, dlatego że są wykonawcy zupełnie elektroniczni, alternatywni. Mamy na przykład Sambora, mamy Corteza, który gdzieś tam zwojował nawet lekko komercyjny świat, także chyba to jest też fajny przejaw, że można grać rzeczy ambitne, autorskie, ale jednocześnie bardzo różne. Strasznie denerwujące jest dla mnie klasyfikowanie. Myślę, że to już nie na dzisiejsze czasy. Poezja śpiewana to jest coś, co wszystkim kojarzy się. No właśnie, piosenka z liściem na głowie, to miałaś na myśli, mówiąc takie standardy poezji śpiewanej, tak? Czyli piosenka z lasu, człowiek z gitarą, który śpiewa poetyckie, romantyczne kwestie i do tego ledwo co gra na gitarze. I dużo takich twórców ciągle działa, ale nawet na festiwalach typowo związanych z piosenką, przynajmniej z nazwy poetycką, nie sprzedaje się to już zupełnie. Ludzie oczekują, że coś ambitnego będzie też w muzyce, a nie tylko w tekście. Poza granicami Polski w ogóle nie istnieje coś takiego jak poezja śpiewana. To jest folk, to jest rock. Bardziej od strony muzycznej nazywa się utwory. No i klasyfikowanie, myślę, że zupełnie nie ma sensu. Można powiedzieć, na ile twórcze to jest, na ile to jest eksperymentalne, jakie wpływy na daną piosenkę, na daną twórczość można znaleźć, ale klasyfikacja bez sensu. No to teraz będziemy mieli próbkę twojej środowej audycji, bo zaprezentujemy właśnie Krzysztofa Zalewskiego z utworem Luka z jego albumu Złoto. Basia Boyd cały czas w naszym studiu. Od stycznia będzie prowadzić audycję Dobre Granie Ekstra. Jeszcze na chwilę powracając do tego klasyfikowania, do tego może czego ludzie słuchają, albo do czego my ich zmuszamy jako radiostację do słuchania, to wydaje mi się, że takim przykładem, do którego często się odnoszę, jest chociażby Wojciech Mazolewski z kwintetem, który pojawił się w Opolskim Amfiteatrze. Wypełnił go 3,5 tysiąca widzów. Pojawiło się właśnie na tym koncercie. A to też chyba trochę pokazuje, że ludzie mają może dosyć tego mainstreamu prezentowanego w radiostacjach. Jak mają ku temu okazję, to słuchają też innych utworów, a może my boimy się czasami trochę zaryzykować z playlistami. Pewnie, że tak. Znaczy, ja myślę, że masa jednak słucha czego innego niż Wojtek Mazolewski. Ale zdecydowanie coś bardziej ambitniejszego, twórczego. To są klimaty dużo, dużo bardziej, znaczy coraz bardziej popularne. A czy ty to na pewno też będziesz właśnie chciała zaryzykować i jakby tak w cudzysłowie ze swoimi playlistami w nawiązaniu do tego, co wcześniej mówiłem? Będę się starać. Moje zainteresowania muzyczne, tak jak już mówiłam, są szerokie. W międzyczasie rozmawialiśmy o różnych zespołach, które
zarówno w tym kręgu takim autorskim eksperymentują i na pewno będę takich szukać, które prezentują coś ciekawego, nowego i niestandardowego. Jesteś bardzo aktywna w Fundacji Bluesopole i z jednej strony to daje ci pewną przewagę, no bo masz doświadczenie wręcz takie konferansjerskie, z drugiej strony też masz dostęp do bardzo fajnych zespołów, bo sama nieraz wyszukujesz i organizujesz im koncerty, na przykład w tym półroczu w Opolu, w Dworku, dzięki tobie były zespoły na przykład Levi, Chip Tobacco, to chyba też jest fajna sposobność, żeby zaprezentować ich muzykę na antenie Radio Opole. Tak, tu ciężko powiedzieć, czy to jest jakaś twórczość eksperymentalna, bo ona jednak idzie takim nurtem bluesowo-rockowym, czasem trochę jest w tym jazzu, jakiegoś R&B. No to nie są eksperymenty muzyczne, ale nisza. Ale ci muzycy też nie lubią być szufladkowani, zauważyłem. Ale nisza, tak, to prawda, też nie lubią być szufladkowani. No, na pewno nisza, natomiast bardzo wysokojakościowa nisza. I tak, Fundacja Bluesopole też będzie mnie na pewno inspirować do tego, co przynosić na antenę. Mam nadzieję, że uda się też zapraszać gości związanych z koncertami fundacji. To da taką możliwość, aby zapowiedzieć pewne rzeczy, nie tylko przedstawić nowości, które już się pojawiły, ale te, które dopiero się pojawią, które dopiero będą miały jakieś swoje premiery, albo które będzie można po prostu niemalże dnia następnego usłyszeć na którejś ze scen w Opolu. Bardzo bym chciała, żeby też tak było właśnie. Wieść gminna niesie, że ostatnio nagrałaś utwór dla Toastmasters Opole. Czy lubisz takie sytuacje, kiedy masz jakiś temat i wokół tego tematu masz zbudować kompozycję, utwór, tekst, a nie odwrotnie, że tworzysz coś i dopiero później ci przychodzi do głowy jakaś narracja? To jest trudne, ponieważ ja nie jestem typem jobbersa i osoby wykonującej zlecenie pod względem tekstowym. Powiedzmy sobie jeszcze rozprawkę czy artykuł mogłabym napisać, ale jak to już ma mieć element twórczo-poetycki, to jest mi bardzo trudno. Ja jestem po prostu zaangażowana w tą inicjatywę generalnie, więc łatwiej jest mi napisać coś na jej temat i jakiś rodzaj hymnu wydarzenia, ponieważ wiem, o co w nim chodzi. Nie jest to absolutnie typowe zlecenie. Ale też podoba mi się pomysł, żeby pojawiła się piosenka związana... No, miała to być piosenka związana z rozwojem osobistym. Brzmi strasznie sztywno i mogłoby być naprawdę wielkim klopsem. Ale mam nadzieję, że nie było. Może będzie okazja, żeby na antenie Radia Opole cały ten utwór pokazać. A będą ku temu okazje na pewno w każdą środę. Od stycznia ruszamy z dobrym graniem ekstra po godzinie 18. Trochę oklepane pytanie, ale tak mnie interesuje. Stresujesz się trochę? Jesteś, jak podchodzisz do tego pomysłu? Trochę się stresuję, na pewno. Na pewno już antena radiowa nie jest dla mnie straszna, ale od tej strony właśnie, po której siedzę dzisiaj. Natomiast całkowita odpowiedzialność za to, co będzie się działo na antenie, no na pewno jest trochę stresująca, ale też wyzwaniowa. Lubię wyzwania. Myślę, że to jest wyzwanie i taki pozytywny dreszczyk emocji. Myślę, że wszyscy słuchacze są zaciekawieni, czego będziemy mogli posłuchać w twoich audycjach, no ale wspomnieliśmy zespół Chip Tobacco, więc warto go posłuchać. W przyszłym roku wyda nową płytę, no ale my teraz wrócimy do tej starej, posłuchamy utworu Pretty Love. Dziękujemy bardzo serdecznie, Basiu, że dzisiaj odwiedziłaś nas w naszym studiu, no i życzymy powodzenia, ale jesteśmy również spokojni o twojej audycji zdecydowanie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Przypominamy, od nowego roku Basia Boyd w każdą środę będzie pojawiać się w paśmie Dobre Granie Ekstra. Dobre Granie.